Przypomnij postać Ottona Mieczysława Żukowskiego, wielkiego kompozytora, który urodził się w Bełzie, w tej miejscowości, z której są wygnańcy w Bieszczadach do dzisiaj mieszkający, którzy w 1951 roku musieli opuścić swoje domy. A oto Mieczysław Żukowski, urodzony w 1867 roku, roku, w którym się urodził również marszałek Piłsudski, tworzył nie tylko we Lwowie, ale w Wiedniu, tworzył dla pokrzepienia serc, dla podtrzymania wiary i języka polskiego. Pisał muzykę do takich twórców jak Maria Konopnicka, Władysław Bełza, Artur Oppmann czy Ludwik Syrokomla. To była wielka postać w historii, trochę zapomniana,